Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. Hm. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny Wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędorzony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis, za każdą następną policzę normalnie. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy. Nic, kurwa nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, Czy mam ci rozrysować? Co myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, salamandra, ma na z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera, do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność. <noise> Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i hędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Co? no to jak kurwa będzie? Robimy interes? Bywaj.